Słucham kardiofon. A dzień dobry. Chwileczkę, muszę tutaj znaleźć pana na liście. Czy coś się stało? Dobrze. To dzisiaj sprawdzimy zapis EKG. Czy pan już jest gotów? Możemy zaczynać? To bardzo proszę. System kardiofon jest to zamknięty system stworzony dla pacjentów ze szczególnym ryzykiem kardiologicznym. Pacjentom daje się szansę 24-godzinnego kontaktu z lekarzem i daje się im możliwość 24-godzinnego całodobowego zapisu krzywej EKG. Skojarzenie tych dwóch informacji z pełną bazą danych, z pełną informacją dotyczącą pacjentów daje szansę i pacjentowi, i lekarzowi ogromnego komfortu pracy. System ten powstał w 1996 roku i rozwija się dość dynamicznie, gdyż komfort pacjentów wynikających z korzystania jest bardzo duży. Możliwość kontaktu z lekarzem, przekazania swoich skarg i problemów oraz możliwość rejestracji EKG jest ogromną pomocą zarówno w sensie opieki psychologicznej, jak również rozpoznawania bardzo rzadkich i umykających standardowej diagnostyce zdarzeń dotyczących problemów kardiologicznych. Pacjentów, którzy aktywnie uczestniczą w naszym systemie, jest około 2000. Wśród pacjentów Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon znajdują się osoby z arytmią, z chorobą wieńcową, po przebytych zawałach serca, z wadą serca. Są pacjenci po angioplastyce wieńcowej, po bypassach, również po innych operacjach kardiochirurgicznych, jak i pacjenci ze wszczepionymi stymulatorami serca. Ale nie tylko pacjenci, którzy już mają stwierdzoną chorobę serca, zgłaszają się do kardiofonu. Są również osoby z grupy ryzyka choroby wieńcowej. I to są pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą, z zaburzeniami lipidowymi krwi, pacjenci otyli, palacze papierosów, jak również osoby, które posiadają stresującą pracę. Są dwie możliwości podjęcia współpracy z kardiofonem. Pierwsza możliwość polega na tym, że pacjent na okres 1 lub 2 miesięcy wypożycza nadajnik do rejestracji zapisu EKG i przekazywania tego badania przez telefon. Dotyczy to przeważnie osób, które są kierowane do diagnostyki zaburzeń rytmu serca lub zasłabnięć. Możliwa jest również współpraca w dłuższym okresie czasu i wtedy pacjenci, którzy mają choroby przewlekłe serca, podpisują z nami współpracę na okres dłuższy niż kilka miesięcy. Wtedy zakupują nadajnik na stałe i płacą miesięczną składkę abonamentową. Żeby zapisać się do kardiofonu, pacjent musi umówić się na pierwszą wizytę lekarską. Przychodzi wtedy z całą swoją dokumentacją, przynosząc przede wszystkim karty wypisowe ze szpitali oraz badania dodatkowe, takie jak badania EKG, echo serca, badanie holterowskie, próbę wysiłkową, koronarografię. Oczywiście każdy pacjent może dysponować różnym zakresem badań i wtedy lekarz na tej pierwszej wizycie wpisowej wpisuje całą historię pacjenta do komputera, uwzględniając dane personalne pacjenta, uwzględnia również, kto jest lekarzem prowadzącym. Pacjent podaje przeważnie nazwisko lekarza POZ-u, jak również prowadzącego kardiologa. Lekarz wpisuje również, do jakiej kasy należy pacjent. Poza tym uwzględnia szczegółowe rozpoznanie historii choroby, jak również badania dodatkowe. Ważne znaczenie ma również wpisanie leków, jakie pacjent aktualnie zażywa. To są grupy leków, nazwy leków oraz dokładne dawki. Każdy pacjent zobowiązany jest do aktualizowania danych dotyczących jego historii choroby. To znaczy, jeżeli na przykład jest hospitalizowany, powinien przynieść swoją nową kartę wypisową ze szpitala, jak również zaktualizować obecne leczenie. System ten jest zamknięty. Znaczy to, że tylko pacjent, który podejmie z nami współpracę, deklarując się, jest możliwa opieka nad nim. Zamknięty system jest dlatego, że wprowadzamy tam bardzo dużą ilość poufnych danych dotyczących jego spraw osobistych, dotyczących jego problemów zdrowotnych i jest to podstawowe zabezpieczenie, żeby nikt obcy nie mógł wtargnąć i z tej bazy danych skorzystać.
Pacjenci, którzy przychodzą na pierwszą wizytę wprowadzającą, oprócz tego, że lekarz wpisuje ich historię choroby do komputera, mają wykonywane pełne 12-odprowadzeniowe badanie EKG. Następnie odbywa się nauka obsługi nadajnika, za pomocą którego pacjenci mogą przekazywać swój zapis EKG z domu w każdej sytuacji. Sekundę. Słucham kardiofon? Tak. Tak, słucham. Dobrze, chwileczkę. A co się dzieje z mamą? Dobrze, bardzo proszę. Halo? Halo? Dziękuję. Proszę panią, proszę powiedzieć, od kiedy to kołatanie serca mama odczuwa? Teraz od godziny. Czy brała już jakieś leki? Dobrze, proszę panią, w tej chwili jest napadowe migotanie przedsionków z czynnością serca około 110 na minutę. Bez cech niedokrwienia. Także zróbmy tak jak poprzednim razem, że mama weźmie jeszcze 10 mg propranololu. Dobrze? I skontaktujemy się ponownie. Nie, już proszę nie brać. Natomiast proszę wziąć 10 propranololu, bo ostatnio to mamie dobrze zrobiło. No dobrze, dobrze. Tak, i czekam w takim razie na ponowne połączenie. Proszę za pół godziny zadzwonić. Pacjenci kardiofonu mogą prosić lekarza o konsultację właściwie o każdej porze dnia i nocy. Zawsze lekarz jest obecny, udzieli konsultacji. Pacjenci mogą dzwonić wtedy, kiedy mają określone dolegliwości, jak również mogą dzwonić kontrolnie, wtedy, kiedy czują się zupełnie dobrze. Na podstawie zapisu EKG, na podstawie dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta oraz na podstawie historii choroby wpisanej do komputera, lekarz podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z pacjentem i mówi tak, albo wszystko jest w porządku, pacjent może zostać w domu, albo mówi, żeby pacjent zażył dodatkową dawkę leków i ponownie skontaktował się z lekarzem. W takiej sytuacji, jeżeli pacjent po umówionym czasie nie zadzwoni, lekarz zobowiązany jest zadzwonić do pacjenta i zapytać, czy dolegliwości minęły. Natomiast jeżeli sytuacja jest poważniejsza, to wtedy wysyłamy karetkę pogotowia. Tak wygląda ten nadajnik do przekazu zapisu EKG przez telefon. Ten nadajnik jest na baterię R9. To jest taka prostokątna, zwykła bateria. Jeżeli pan by się źle poczuł, to bardzo proszę, zanim pan będzie chciał zadzwonić do kardiofonu, to proszę najpierw przygotować się do badania w ten sposób, że trzeba zdezynfekować skórę spirytusem pod prawym obojczykiem i pod lewą piersią. Teraz odrywa pan z elektrod papierki i przykleja elektrody w ten sposób, że ta z czerwoną końcówką znajduje się pod prawym obojczykiem, natomiast ta z żółtą końcówką pod sercem. Jak już pan się w ten sposób przygotuje, to bardzo proszę wykręcić numer kardiofonu, połączyć się z lekarzem. Lekarz musi mieć chwilkę czasu na znalezienie pańskiej historii choroby. Jak będzie gotów, to powie, że może pan już nadawać sygnał. Chciałam powiedzieć, że zapis EKG można przekazać nie tylko z telefonu stacjonarnego, ale można również przekazać z telefonu komórkowego. I zaraz zrobimy sobie taką próbę. Musi pan w tym celu położyć nadajnik, najlepiej na kolanie. Proszę przyłożyć do głośnika w nadajniku telefon komórkowy w ten sposób, aby mikrofon stykał się bezpośrednio z głośnikiem nadajnika. Prostota systemu kardiofon wymuszona jest również czynnikami ekonomicznymi. System ten musi być z jednej strony akceptowalny przez pacjenta, gdyż niestety nie jest to usługa refundowana przez kasę chorych, natomiast z drugiej strony musi organizatorom służby zdrowia pokazywać realne koszty
realne pieniążki, jakie oszczędzamy na pacjentach, którzy wdrożeni są w tym systemie. W bardzo wielu przypadkach pacjent z problemem kardiologicznym wzywa pogotowie, udaje się do lekarza pierwszego kontaktu, czy też pojawia się na izbie przyjęć na ostrym dyżurze szpitala kardiologicznego bądź internistycznego. W takich przypadkach generowane są koszty związane z transportem, z obsługą tych chorych i muszę powiedzieć, że po kilku latach naszej działalności my te problemy jesteśmy w stanie rozwiązać przez telefon. Cała masa pacjentów z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi dzwoniąc do nas i korzystając z naszej usługi unika kontaktu z publiczną służbą zdrowia w pozytywnym tego słowa znaczeniu, gdyż te problemy udaje nam się rozwiązać przez telefon. Współpraca z lekarzem prowadzącym pacjenta może się odbywać w różny sposób. Lekarze kierują pacjentów do kardiofonu w celu na przykład zarejestrowania trudno uchwytnych zaburzeń rytmu serca, które mogą nie ujawniać się nawet w 24-godzinnym monitorowaniu EKG metodą Holtera. Lekarz kardiofonu może również współpracować z lekarzem prowadzącym poprzez kontakt telefoniczny, przekazanie wiadomości o pacjencie, przekazanie wyników jego ostatnich badań EKG, jednocześnie może zasugerować modyfikację na przykład leczenia. Możliwe jest również, że nie tylko pacjenci zapisują się do kardiofonu, abonament mogą wykupić także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. I wtedy ta współpraca polega na tym, że taki lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który ma nadajnik kardiofonu, może przekazywać badania swoich poszczególnych, różnych pacjentów. I lekarz kardiofonu te badania zinterpretuje i prześle faksem z powrotem do lekarza POZ-u. Mogą być też sytuacje, kiedy w ambulatorium znajduje się tylko pielęgniarka. To może się zdarzyć w ośrodkach wiejskich. Wtedy pielęgniarka wykona 12-odprowadzeniowe badanie EKG, może faksem przesłać to badanie do naszego ośrodka i lekarz dyżurny to badanie oceni i prześle z powrotem wynik badania. W dniu dzisiejszym przekazywanie jednokanałowego sygnału EKG jest pewnym kompromisem między naszymi oczekiwaniami, a możliwościami technicznymi i finansowymi pacjentów. Oczywiście w miarę rozwoju systemu istnieje możliwość przekazywania większej ilości danych, to znaczy przekazywania pełno 12-odprowadzeniowego zapisu EKG, możliwość przekazywania takich parametrów jak oddychanie, jak temperatura, być może w przyszłości przekazywanie i analizowanie podstawowych badań krwi. Także system jest zamknięty od strony bezpieczeństwa pacjenta, natomiast otwarty na różnego rodzaju nowe możliwości techniczne i technologiczne. Dzisiejsza telekardiologia to telekardiologia przez telefon. Rozwój nowych technologii, nowe możliwości technologii mobilnych wprowadzają zupełnie inny wymiar do monitoringu kardiologicznego. Technologie, które rozwijają się w tej chwili, stwarzają szansę inteligentnego obserwowania stanu pacjenta, na bieżąco informując ośrodki dyspozycyjne. Co to oznacza dla pacjenta? To oznacza, że nie tylko proste informacje o przebiegach elektrokardiograficznych, ale również bardziej zaawansowane dane dotyczące całej fizjologii pacjenta można przekazywać do ośrodków opieki kardiologicznej i innych ośrodków medycznych. Przygotowywany w Polsce system CardioNet wykorzystuje możliwości nowych technologii teleinformatycznych, pozwalając na przekazywanie zdalne nie tylko prostej informacji o przebiegach w czasie, ale również złożonej informacji obrazowej. Ten system stwarza możliwość wzbogaconej diagnozy na odległość, również na odległość podejmowania decyzji o przewiezieniu pacjenta do wybranego ośrodka referencyjnego. Szansa, która z tym się wiąże, oznacza, że czas potrzebny od chwili wystąpienia ostrych stanów kardiologicznych do podjęcia skutecznej opieki może się znacznie skrócić.